Witam wszystkich serdecznie. W tym filmiku, tak jak obiecałam, pokażę, jak zamontować zapięcie do torebki i jak zamontować rączki do torebki marki Taki Pompon. Obie te rzeczy możecie zakupić w moim sklepie w dziale akcesoria do torebek. Są to skórzane akcesoria polskiej marki Taki Pompon. One mają taki sposób montażu na takie śrubeczki. Tak samo jest w przypadku tego zapięcia. To zapięcie, które ja wybrałam, czarne, skóra, jak widzicie, matowa, juchtowa, czyli no naprawdę gruba, porządna zapinka. To zapięcie jest również zapinane właśnie na śrubeczki. W każdym zestawie jest odpowiednie są akcesoria. Do Was należy jedynie poprosić męża albo wyszperać w domu o jakiś taki mały śrubokręcik. Co prawda tutaj śrubokręciki są krzyżakowe, ale ja miałam taki mały śrubokręcik za gruby krzyżakowy, także mi bardzo ciężko się przykręcało i wymyśliliśmy z mężem, że po prostu próbówkę. Weźmiemy próbówkę, próbówka jest cieniutka. Jeśli macie takie profesjonalne sprzęty, to super. Ja dopiero zaczynam, można powiedzieć, swoją przygodę z takimi montażami skórzanych akcesoriów. To zapięcie, bo tego Wam nie powiedziałam, nazywa się Pat Vide White. Pat White. I jest ono takie dosyć długie. Akurat, wydaje mi się, będzie pasować do tej torebki, którą ja zrobiłam. Torebka również jest na moim kanale, możecie ją zrobić razem ze mną. Jest to torebka z Rafi Oreo Maxi. Bardzo fajnie ten zestaw będzie się prezentował. Wy pewnie już to widzieliście, ale do rzeczy montujemy. Także, tak jak mówiłam, trzeba wykombinować coś do przykręcania. Tutaj w zestawie były śrubeczki już przytwierdzone z takimi zabezpieczeniami. Chodzi tu o to, żeby nie poprzecinało to szydełkowej naszej torebki. Bardzo fajna rzecz. Trzeba wykręcić te, które już tu były, krótkie śrubeczki, bo oj, producent dał nam dwa rozmiary śrubeczek. Jedne śrubeczki, takie krótsze i szersze. Tak, one są krótsze i szersze. Są, podejrzewam, do takich cieńszych torebeczek, może tkaninowych, może właśnie materiałowych. Natomiast rafia jest dosyć gruba. Przędzę t-shirt yarn i sznurki bawełniane tworzą grube torebki. To by się nam nie spięło wszystko razem. W związku z tym producent dał dłuższą śrubeczkę. Ta dłuższa śrubeczka, o, jak widzicie, no, jest zdecydowanie dłuższa i jest dopasowana kolorystycznie do naszego zapięcia i tutaj ma krzyżakowy sposób przykręcania, ale no tak jak mówiłam, ja mam za gruby śrubokręt, w ogóle nie chciało mi to współpracować wszystko, natomiast próbóweczka wchodzi pięknie, idealnie w to moje wyżłobienie tutaj. Jak to zrobić? Ja już jedną przykręciłam. Tu będę razem z Wami przykręcać i wszystko rozbroję tak jak trzeba. Jedną już tutaj przykręciłam. Oczywiście wszystko musi być równiutko, żeby to wyglądało ładnie, żeby estetycznie było przyszyte. Ja wszystkie śrubki, które tu były, powykręcałam. Te nity też nie są zbyt długie, dlatego śrubka musi być długa. Oj. Widzicie. Nawet jak to wypadnie, to zamontujemy. Ja na razie zajmę się tym nitem i akurat u mnie tak się złożyło, że ja go muszę czuć w dłoniach po drugiej stronie. Także robię tutaj, o, widzicie, mam dziurkę. Równo jest przyszyte, równo przyszyte. I ja czuję i widzę w dłoniach, o, tutaj ten nicik. Teraz potrzebujemy zapinki i potrzebujemy długiej śrubeczki. Długa śrubeczka gotowa. Ja już
przybliżam, żeby to wszystko było ładnie widoczne dla Was. Potrzebujemy, to się jakoś nazywa tak w tym języku ślusarskim, ale nie wiem za bardzo jak. I jak robimy? Przykładamy właśnie w ten sposób, wkładamy śrubeczkę właśnie w to zabezpieczenie i musimy włożyć na razie śrubkę w ten nit. Za chwilkę będziemy ją dokręcać. Ja już czuję, że włożyłam i śrubeczką staram się to z drugiej strony bardzo dokładnie trzymam w palcach, żeby to no, mi po prostu nie pouciekało. Ale to jest nie lada zadanie, powiem Wam. Dziewczyny, które robią torebki na zamówienie, pewnie już mają dużo wprawy. Ja jeszcze tej wprawy nie mam, ale stwierdziłam, że skoro ja nie umiałam sobie poradzić właśnie z takim zapięciem, to muszę też razem z Wami pokazać, żeby nikt nie miał problemu później z zamontowaniem takiej. Nity mi powychodziły. Ja widzę, że tutaj troszkę mam krzywo to zapięcie, ale trudno, będę naprawiać teraz. Także dwa już mam zamontowane. Znów szukam dziurki. O, mam tutaj ten nit, jest. Widzę go. Widzę go. I mam nadzieję, że będzie przyszyty. OK. To mi nie może przeszkadzać. I próbujemy. Nie dokręcam za mocno, ponieważ sprawdzę później, czy jest po prostu równo. No, ja chyba kręcę na pusto, bo nie włożyłam. Włożyłam. Także jak widzicie, nie jest to takie hop-siup łatwe zadanie. Do wszystkiego trzeba mieć wprawę. O, teraz mi złapało. Tam kręciłam na pusto. OK, już trzymam przyszyte. Teraz czwarty już nie będę razem z Wami na widoku. Po prostu zasada. Przeszywanie jest właśnie taka. Ja przyszyję sobie ten czwarty i zrobię razem z Wami tą zakładkę po drugiej stronie torebki. Już jedna część zapinki do torebki jest zamontowana. Z tyłu wygląda to tak. Natomiast druga część też musi być w tym samym miejscu odpowiednio zamontowana, żeby pasowały ze sobą. I tutaj możecie już sobie same wyregulować, sami wyregulować, patrząc w jaki sposób ona ma się zapinać. Czy zostawić tutaj więcej luzu w torebce, czy ma idealnie się stykać ze sobą, to możecie sobie wyregulować. Jak to zrobić? Od początku teraz pokażę Wam. Należy odkręcić te oryginalne śrubeczki, bo one są za krótkie, jak już mówiłam, i z opakowania wyciągnąć te długie. Odpowiednia ich liczba jest taka, jak trzeba do zamontowania. Teraz ja zrobię tak, że będzie całkowicie
przylegać. No bo przecież nie chcemy, żeby nam ktoś tam przez dziury grzebał w torebce. Ja jeszcze oczywiście nie mam tych niteczek pochowanych, także to nie jest torebka skończona. I po prostu zerkam sobie, w którym miejscu ma być ona przyszyta. Tutaj patrzycie, w którym miejscu to wszystko ma być przyszyte. Okej, u mnie tutaj. Tu w tych miejscach będę doszywać. Także również bierzemy nasze podkładki. To się chyba nazywa podkładka. To, co nie pamiętałam, jak to się nazywa, to się nazywa podkładka. To o. Także ja mam tutaj jedno, ale ja jeszcze oczywiście będę to... Jeszcze to będę sprawdzać. Czy mi się ładnie to... Dobrze. I wiecie co, jak wymyśliłam? Żeby znaleźć tego nita, po prostu też rozpycham sobie właśnie delikatnie tą próbówką. Jeden nit znaleziony, także biorę podkładkę, dłuższą śrubkę i staram się włożyć tak wstępnie tą śrubeczkę w nita. I przykręcamy. Tak samo postępuję z rączkami. Tyle, że z rączkami jest taka sytuacja, że nie mają dodatkowych śrubeczek, bo mają długie nity. Tutaj były nity krótkie, tam natomiast już są specjalnie przemyślane długie nity i to chciałam wam pokazać. Ten drugi przykręcę sobie zaraz. Zobaczcie, tu już są specjalnie dłuższe nity przewidziane. Zamiast tej drugiej śrubeczki. Śrubeczka jest krótka, porównywalnie taka sama krótka jak ta krótka w zapięciu, ale nity są zdecydowanie dłuższe. Także tak to producent wymyślił, a montaż jest dokładnie taki sam. Należy mieć właśnie jakąś taką albo próbówkę, albo śrubokręcik, albo wyprosić męża, żeby pomógł, jeżeli wy nie lubicie się bawić w takie coś. Tak samo, dokładnie tak samo zrobię montaż tych moich pasków i myślę, że będzie się to prezentować naprawdę, naprawdę fajnie. Także wy będziecie to widzieć już na gotowych zdjęciach, te moje efekty przykręcania. Także to są pierwsze śliwki, robaczywki. Będą pewnie ciut krzywo niektóre rzeczy, ale mam nadzieję, że ten filmik wam się przyda.